No, cofnijmy się do świata kreskówkowego, czyli do New Toonland. Ponieważ tutaj na nas czeka jeden poziomik. Jak sami zresztą widzicie. Ponieważ po czym można rozpoznać, że mamy poziomy zaliczone, jeżeli chodzi o ten świat? Chociażby po tym, że widzimy ten szum charakterystyczny, no nie? To oznacza, że już te poziomy udało nam się zaliczyć. Jeżeli nie ma tutaj tego szumu, to albo to jest inny świat, tak jak to w przypadku tego kościotrupa, co tam widzicie, czyli byśmy cofnęli się teraz do pierwszego świata, albo w przypadku tego tutaj, no to byśmy polecieli do następnego świata. Więc tak na dobrą sprawę to jest jedyny poziom, którego nie udało nam się wtedy zaliczyć i my teraz to zrobimy, chociaż to będzie dosyć ciężka sprawa, ponieważ nie będę tego ukrywał, ja tego poziomu nie znam na pamięć. Ogarnąłem sobie małego gajda, więc nie zdziwcie się, jeżeli będzie tutaj dużo cięć, dlatego że będę musiał na bieżąco sprawdzać między innymi, jak przejść ten poziom, bo to jest dosyć długi poziom i dosyć skomplikowany poziom, to mogę od siebie powiedzieć. Tak więc zaczynajmy w takim razie. Knock, 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 knock. Tak więc ostatni raz, kiedy rozpoczynaliśmy ten poziom, doszliśmy do momentu, kiedy właśnie zmienialiśmy się między tymi garderobami, no nie? Teraz z dnia na noc sobie zmieniliśmy, czyli mamy teraz wieczór. I uwaga na kowadło. I przy okazji 96 życie będziemy mieli. Nice. I odkryłem teraz właśnie jedną rzecz za pomocą właśnie tego gajda, którego oglądałem. Zaraz wam nawet pokażę, co to jest za rzecz. Tylko najpierw dostanę się do góry, a przynajmniej spróbuję się dostać do góry, bo póki co to średnio mi to wychodzi. I'll take this, and this, and... Dokładnie tak. I teraz możemy zrobić coś takiego. I green is good. One for me and one for me. I dałem dupy. Dałem dupy, totalnie dałem dupy. I jeszcze raz. Wchodzimy. Czekamy na platformę. Dokładnie. I właśnie tak. Patrzcie, co tutaj mamy. Dokładnie tak, tu mamy już checkpoint. Tak to powinniśmy zrobić na początku. A nie zrobiliśmy tego. No i teraz sobie przy okazji zablokowaliśmy tą sekcję poziomu. I możemy się teoretycznie tam cofnąć, ale chyba tego nie chcemy robić, prawda? Dokładnie, nie chcemy tego robić. O, i teraz mamy noc. I co teraz otworzyłem sobie? A, tą sekcję sobie otworzymy, elegancko. Więc na tym właśnie między innymi ten poziom polega. Będziemy musieli tak skakać między tymi garderobami, między tymi kamerami, żeby sobie otwierać sekcję poziomu, no nie? Przyznam, że naprawdę, jakby ja ten poziom źle sobie zapamiętałem, bo ja się w nim tak gubiłem, jak ja próbowałem przechodzić ten poziom kiedyś na livestreamie w 2017 roku. Ale coś czuję, że może delikatnie polubię ten poziom, tak ociupinkę, mimo że problemy mam z nim. Coś odblokowaliśmy? A, mamy teraz kolejne garderoby. Teraz pytanie, do której będziemy szli. Spróbujmy tutaj w zasadzie. To nie jest głupi pomysł. I coś pewnie teraz tutaj odblokowaliśmy, prawda? Tak, dalszą sekcję poziomu odblokowaliśmy. I przy okazji w tym poziomie nie możemy żadnego pilota zdobyć, jakby ktoś się pytał. Tak więc najważniejsze to jest to, aby przejść ten poziom. To jest nasz priorytet. Nie będziemy tutaj żadnych pilotów zdobywać, bo nawet nie ma pilotów żadnych tutaj, więc wiecie, o co chodzi, no nie? O, przy okazji to są właśnie te trolle, o których wam wspominałem, że na przykład zamiast przejścia do następnej sekcji poziomu, to mamy taki mur ceglany. O, tu przy okazji mamy ciuchcie zbliżającą się do nas. I tu znowu mur ceglany. Więc gra nam w ten sposób podpowiada, że powinniśmy uderzyć do tamtej bramki, ale my jeszcze tam nie uderzamy. W sensie do tej garderoby, która jest teraz otwarta.
bo tutaj u góry są ciekawe rzeczy, które powinniśmy zwiedzić. O, widzicie? 3 życia mamy. No i mamy maksymalną ilość żyć już. Udało się, zrobiłem to w tym let's playu. Teraz postaram się utrzymać ten stan do końca całej serii. O, co tu mamy? Jakaś kobita się myje. No i widzicie, to jest właśnie to, o czym wam wspominałem. Gex po prostu w tamtych latach był bardzo kontrowersyjny i przez to, że jest na tyle mocno kontrowersyjny i specyficzny, no to remake tej gry by po prostu na dzisiejsze standardy byłby dosyć interesujący, dlatego że byłbym na pewno poprawny politycznie. Co za tym idzie, takie sceny raczej by nie miałyby miejsca, nie oszukujmy się. A więc musimy niestety pogodzić się z tą porażką. No i teraz wchodzimy do nocnej sekcji tego poziomu. I teraz gra nam podpowiada, żebyśmy szli w lewo. I wish these stars looked more realistic. Okej. I'm sorry, I could cry. I co będzie teraz po tej stronie? Bo mnie zastanawia teraz, czy mam iść tutaj, czy mam iść jednak do góry. To mnie bardzo zastanawia w tym momencie. Dobra, w ramach eksperymentu zrobiłem sobie teraz save state'a, więc zobaczmy, co będzie dalej. A, czyli cofnąłem się, można by powiedzieć, okej. Przepraszam za tego save state'a, ale chciałem zobaczyć, bo nie chciałem w głupi sposób życia trafić. Tracić. O! I w ten sposób bierzemy sobie power-upa, ustawiamy kamerę i idziemy dalej. Teraz coś powinno tutaj być, tak mi się wydaje. This should be great for my collection. No jest w sumie kolejna sekcja odblokowana. Chcę nocną sekcję, dziękuję. Teraz możemy iść do góry, dokładnie tak. Woo! Ej, powiem wam szczerze, że teraz całkiem fajnie mi się gra w ten poziom. Może niepotrzebnie się źle nastawiałem na ten poziom, dlatego tak teraz idzie całkiem w płytę. Tak mi się wydaje. O, trolujący księżyc. Nie pomyślałem o tym, że on może takie coś odwalić. Co tu mamy? Aha, czyli to jest jedyna sekcja, do której możemy iść teraz, czyli w sensie nie sekcja, a garderoba bardziej. I co tutaj będziemy mieli? Aha, tu mamy blokadę. Czyli musimy teraz się cofnąć, innymi słowy. Dokładnie tak. Pytanie, czy teraz będziemy mieli jakąś kamerę tutaj, żeby sobie odblokować na następną sekcję. A nie. Okej. Dobra. Nic z tego nie rozumiem, powiem wam szczerze. Tutaj mogę przyznać, że się w tym momencie zgubiłem, no nie? Chyba, że muszę się cofnąć. Ale po co miałbym się cofać, tak szczerze? Dobra, tutaj mamy garderobę, tak? I tam nie mamy w zasadzie nic. Ale tu na dole coś jest. To widać, kurczę, że coś tu na dole jest. I co teraz? Aha. Odpaliłem kamerę i nic się takiego nie wydarzyło w sumie.
A nie, wydarzyło się. Przecież teraz jesteśmy na drugiej stronie. Dalej poziom trwa. Jest tu jakaś łapka, żeby się wyleczyć? Proszę. Chcę się wyleczyć. Halo. Chcę się wyleczyć. Proszę was. Teoretycznie tutaj możemy. No właśnie, nawet nie teoretycznie, a możemy w ogóle się tutaj wyleczyć. Zacznijmy od tego. No to skaczmy sobie po tych gwiazdkach. Gdziekolwiek nas one będą prowadzić. Dobra, tu jest ślepa uliczka. Would you like to swing on a star? Behind one of these doors is a brand new car! Oh! Dobra, mamy checkpointik, bardzo fajnie, podoba mi się to. I teraz musimy iść dachem. No można by nazwać to w sumie dachem, jakkolwiek to brzmi. I trzeba uważać na te kolce, co wystają. I przy okazji uwaga na przeciwników. Powiem wam szczerze, chyba nawet polubiłem ten poziom, tak szczerze. To jest niebywałe, bo ja bardzo cisnąłem ten poziom przez to, że on jest taki trudny i tak dalej. Ale tu kurczę proszę. Trochę go nawet polubiłem, muszę przyznać. Co tu na dole jest? Dobra, zobaczmy sobie, co będzie za tą garderobą. O tutaj. Aha, czyli sobie zmieniliśmy porę dnia. Teraz mamy noc. Fajnie. O, i elegancko. Możemy sobie teraz zmieniać. I co żeśmy odblokowali? Phone call for Mr. Hoffa. What the fuck? Phone call for Mr. Hoffa. Dobra, jak ja mam się teraz tam dostać? To jest dobre pytanie. Phone call for Mr. Hoffa. Fajnie, mamy 3 dodatkowe żyćka. Przyda się to. Przy okazji, jak widzicie, jak wciśniecie pauzę, to teraz mamy tutaj dużo takich łapek Gexa, ponieważ w trakcie pauzy, kiedy na trochę dłużej odejdziecie od konsoli bądź też emulatora, no to Gex po prostu tak sobie chodzi z tymi swoimi łapkami. Taka ciekawostka, żeby nie było, że o czymś zapomniałem. Dobra, i teraz co my chcemy zrobić? O! Udało nam się odblokować coś nowego. Gdzie jesteśmy? Uhuhu, coś tutaj się dzieje niedobrego, coś mi to śmierdzi. Ta sekcja mi coś kurcze pieczone śmierdzi, powiem wam. I to nie jest to, że ja puściłem bąka czy coś, ale faktycznie mi to kurcze pieczone czymś śmierdzi, ale nie wiem czym jeszcze. Jakąś podpuchą, to na pewno. Dobra, po co jest ta kamera? Przecież tak się nie dostanę na drugą stronę. Po co mi ta kamera w takim razie, żebym... Po co ja mam ją odpalać? Tak dla beki? No dobra, no to jeszcze raz spróbujemy. Dostaniemy się na samą górę i może coś się u góry odblokuje. Ty, odblokowało się coś. Exit! No pewnie, że stąd wychodzę. Udało się, ukończyliśmy ten poziom. Kill your TV, man. Jezus Maria, udało się! Nie, ja sobie to zapisuję normalnie w historii, kurczę, udało się, ukończyliśmy ten poziom! Całe Newtonland mamy zaliczone w 100%! Ja sobie to aż muszę w jakiejś historii zapisać czy coś. My inner child is coming out. Oczywiście, żeby nie było, że mój komentarz w 100% sztywny będzie, to tak,
zwracałem uwagę na to, co jest w tle, a mianowicie na te kampery z jedzeniem i ogólnie na całą tą, całe te tło, cały ten background poziomu. No i myślę, że nikogo was to nie zaskoczy, że powiem, że poziom prezentuje się bardzo ładnie. Poza tym, że jest dosyć uciążliwy, jeżeli chodzi o... no jeżeli chodzi o sami wiecie co, no nie? Teraz możemy polecieć w takim razie na planetę X. Ciekawostki do planety X. Nazwa świata może być odniesieniem do astronomicznego terminu na hipotetyczną planetę, która nie została jeszcze odkryta w naszym Układzie Słonecznym. Początkowo uważano, że Pluton to planeta X, ale później stracił to rozróżnienie, ponieważ jego status planety został zredukowany do planety karłowatej. Dziś wśród astronomów powszechnie uważa się, że planeta X nie istnieje. Pierwotnie miał to być zwykły świat w grze, ale został usunięty, a później dołączony jako dodatkowy świat do odblokowania. Jeśli chodzi o planetę X, jest największym światem w całej grze, łącznie posiada ona 8 poziomów. Na jednym z poziomów tego świata dostępna jest minigra o tematyce Breakout. Występuje ona tylko w wersji na 3DO. Tak jest, planeta X stoi przed nami otworem. Teraz trzeba będzie tutaj poziomy porobić. Aczkolwiek to zrobimy sobie za chwileczkę. No dobra, już jestem, moi drodzy, z powrotem. Musiałem zrobić krótkie cięcie, żeby pójść do toalety, jakoś jako tako sobie ogarnąć, co robić dalej. I będziemy jechali z koksem z planetą X. To będzie moje pierwsze zmierzenie się z tą planetą, tak więc jestem naprawdę ciekaw tego, co tutaj się będzie wyczyniać. Ale zanim odpalimy pierwszy poziom, posłuchajcie sobie chociaż chwilę tego soundtracku. Ja będę tutaj czekał. Dosłownie daję wam 15-20 sekund, żebyście sobie posłuchali. Od teraz. Powiem wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo fajny soundtrack i naprawdę mega pasuje do tego świata, do tej planety. I ogólnie widać, że planeta X to jest taka przyszłościowa planeta, czyli bardzo mocno skupiona na takich zrobotyzowanych rzeczach. Coś jak Future Frenzy i poziomy przyszłościowe w Crashu Bandicoot 3, no nie? Tak więc wchodzimy sobie do pierwszego poziomu z planety X pod nazwą Soccer Sections. Ciekawostka do poziomu Soccer Section. Poziom w danach gry nazywa się Bonus 7, co oznacza, że pierwotnie miał być poziomem bonusowym, a nie pełnoprawnym poziomem. I co tutaj będziemy robić? W tym Soccer Section. Cut my eyes, I can't see. Co ja tu miałem zrobić? A, dobra. To trzeba było zrobić, dobra. Czyli nie dość, że będziemy musieli na tym szkle być. To jest chyba szkło, tak mi się wydaje. To jeszcze będziemy musieli kontrolować Gexa. Okej. To da się jako tako zrobić. Dobra. Trzymamy się prawej strony. Nie możemy się spowolnić, trzymamy się prawej strony. Ej, ale muzyka tutaj też jest dowalona. I ogólnie tło bardzo ładnie wygląda. Jak ja miałem tego inaczej uniknąć, tak chciałbym się zapytać. Okej, zaszliśmy troszeczkę dalej. Teraz trzeba uważać, bo tu widzę, że dwójkami lecą. Dobra, jest elegancko, moi drodzy. Trzeba utrzymać sobie jakoś pasek zdrowia.
A nie, jednak zbieramy piloty tutaj. No tak, bo trzeba sobie następne poziomy odblokować. No pewnie. Przecież. Dobra, to wiemy już na czym stoję. Powiem wam, że ogólnie soundtrackowo i jeżeli chodzi o sam wygląd tego świata i poziomu, to naprawdę wielki szacun dla twórców. Bo podoba mi się, że jako świat bonusowy zrobili właśnie taką futurystyczną planetę. Ja coś takiego mega propsuję, jeżeli mam być szczery. Soundtrackowo, jak i graficznie wygląda on bardzo fajnie i no, nie oszukujmy się, ale to musi być trudny świat, no bo jeżeli to nie będzie trudny świat, no to jak będzie za łatwo, to też będzie słabo, no nie? Nie oszukujmy się. Obi-Wan has taught you well. Tak, 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 Gex, już my to znamy. Ale no, tak jak chciałem też powiedzieć, a nie było mi dane to powiedzieć, ponieważ troszeczkę się skupiłem, nie będę tego ukrywał, to jeżeli chodzi o Planetę X, jak i Rezopolis, no to muszę przyznać, że to fajnie, że są te poziomy troszeczkę takie, wiecie, trudnawe, no bo nie oszukujmy się, ale jeżeli Rezopolis jest ostatnim światem, no to musi być troszeczkę trudniejszy świat i wyróżniający się od reszty światów. Bo jeżeli wszystkie światy w tej gierce byłyby łatwe, no to co to byłby za challenge, no nie? A tak to przy okazji jest jakieś wyzwanie, nie oszukujmy się. O, zobaczmy następny poziom, bo nie wiedziałem jak do niego dojść. Freefall. Co tutaj mamy teraz? Spadamy gdzieś w dół. What the fuck? Co to jest za poziom? Tam pilot był! Tam pilot był, kurczę pieczone! Ej, trzeba zginąć, bez kitu, tam pilot był, a ja chcę zebrać pilot, bo chcę następny poziom odblokować. Czyli wygląda na to, że to może być... Okej, okay, myślałem, że coś jeszcze tutaj zostanie powiedziane. Czyli wygląda na to, że to może być taki krótki poziom w sumie. Skoro mamy tylko, spadamy sobie w dół. Dobra, pilacik zebrany, teraz tylko nie oberwać. Moi drodzy. Silent Green is good. Ale farma to jest, kurde, wszystkiego i niczego w zasadzie. Ej, podoba mi się ten poziom. I to wszystko? Kurczę, krótkawy trochę, nie będę tego ukrywał. Ale muzyczka, która nam tutaj towarzyszyła, była też bardzo fajna. Daję okejkę dla twórców za ten poziom. Nie będę tego ukrywał, bardzo fajny. Dobra, odpalamy sobie w takim razie następny telewizor. Co tu będziemy mieli następnego? Bombs Away. Okej, okay, znowu mamy poziom w stylu tego pierwszego poziomu z Planety X. I tam mamy exit, dobra, więc musimy na bomby jakieś uważać. Pytanie, gdzie są te bomby? O, tutaj mamy kosmitów, to już troszeczkę inaczej, inna zabawa jest. Mamy w końcu jakichś przeciwników, bo poprzedni poziom to tak troszeczkę czułem lekki niedosyt, jeżeli chodzi o przeciwników. He, bo ich w ogóle nie było, zacznijmy od tego. I co będzie, jak my będziemy tak w dół schodzić? A, po pilot żeśmy przyszli. I tu mamy checkpoint. A, dobra, to już wiem, do czego się odnosi nazwa poziomu, czyli tutaj są te bomby. Ci Marsjanie mają. Strzelają z tych bomb. No to uważajmy w takim razie na nich. Żeby się za bardzo nie nadzieć, w szczególności, że mamy tylko jeden punkt zdrowia i trochę jest słabo teraz.
Możemy też ich w taki sposób atakować, więc teraz zobaczmy, co będzie tutaj. A, jeszcze tutaj jest frajer, kurczę pieczony. Pewnie jeszcze wyżej, bo znając życie, to jeszcze trochę piętra na nas będzie czekać. No, jeszcze tutaj. Okej. I gdzie teraz idziemy? Czyżby to był exit poziomu? It's tail time. Co to jest za pomieszczenie? This one's for Johnny. Lol, jakiś secret żeśmy odblokowali. Dobra, teraz pytanie, jak mamy się tam dostać? A, w taki sposób możemy. I to tyle? Serio? To ja się więcej namęczyłem z tym pierwszym poziomem niż z tymi dwoma teraz. O co tu chodzi? Dobra, w taki sposób można się tutaj dostać.